Myśmy się porozumieli praktycznie na pierwszym spotkaniu. Detale zostały ustalone. Tak więc no, jestem na 2 lata, podpisałem kontrakt na 2 lata. Niesamowicie szczęśliwy. Cieszę bardzo, że to, co zrobiłem dla Legii, zostało docenione, choćby tym przedłużeniem kontraktu, ale tak najważniejsze to, cieszę to, bo przed samym przyjściem tutaj, rok temu, była taka sytuacja, że ludzie mówili, że 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Staganowski wszedł. I cieszę się, że przede wszystkim ludzie, naprzeciwko którym wyszedłem, dla których grałem, docenili to, choćby na tym ostatnim naszej fecie mistrzowskiej. Tak więc jest mi bardzo, bardzo przyjemnie. Dziękuję im wszystkim za to. No ja też byłem poniekąd po złym sezonie, bo żeśmy spadłem z UKS-em. Z drugiej strony tam też strzeliłem ponad 10 bramek, grając na prawej, na lewej pomocy, na środku. Chyba z 5 meczów tylko zagrałem jako środkowy napastnik, ale też miałem dużo znaków zapytania, bo jednak to jest Legia, jednak to jest klub, który walczy co roku o mistrzostwo, ale nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. Liznąłem, można powiedzieć, tą Ligę Mistrzów, ale no, to będzie taki nasz priorytet w tej chwili, żeby awansować do Ligi Mistrzów. Jest to marzeniem już od wielu lat. Na pewno to będzie bardzo ciężka droga, ale dla wiernych, dla wytrwałych takie marzenia się spełniają. Mam nadzieję, że i mi się to spełni. W przyszłym sezonie faktycznie będę chciał już troszeczkę więcej powalczyć o Króla Strzelców, bo w tym roku, gdyby nie te problemy, to byłbym bliżej tego Króla Strzelców. W tamtym roku obiecałem sobie 10 bramek, więc teraz poprzeczka wzrasta. Myślę, że trzeba sobie już podnieść na troszeczkę więcej tych bramek do strzelenia i walkę o Króla Strzelców. No i przede wszystkim podtrzymania tej dobrej pasji, Mistrzostwo Polski i Puchar Polski dalej. Klub Stu to jest 7 bramek. Jeżeli tutaj mówimy o podwyższeniu sobie poprzeczki, to myślę, że ten klub Stu powinien być osiągnięty.